Inspiracja to jest bardzo poważna sprawa w pracy twórczej. Dla mnie chyba najistotniejsza jest przyroda i to, co się dzieje wokół mnie, ale właśnie przede wszystkim w tym świecie ożywionym. Ja bardzo dużo chodzę, podróżuję, może nie podróżuję, ale spaceruję. Dla mnie podróże są też te malutkie, nie muszę jechać na koniec świata. I właśnie patrząc na świat i widząc siebie otoczonym przyrodą, no to jest chyba ta rzecz, która jest dla mnie najistotniejsza, jeżeli chodzi o doświadczenie i inspirację. Ale oczywiście same emocje też są ważne i jeżeli przeżywam coś dobrego, to widzę, jak ma to duży wpływ na moją pracę. Jest dla mnie dużo łatwiej pracować i malować, kiedy jestem w lepszym nastroju, kiedy coś przyjemnego mnie spotyka. Ale w ogóle małe rzeczy też są bardzo inspirujące. Dobre jedzenie, jakieś miłe spotkania, to wszystko ma wpływ. Dlatego wiem, że muszę dbać o to, żeby dobrze żyć i żeby się dobrze czuć, i dbanie o moje samopoczucie to nie wynika tylko i wyłącznie z kwestii takiej płytkiej, że chcę się lepiej czuć, ale potrzebuję tego do pracy, a praca jest dla mnie zawsze najważniejsza. Z ludźmi, którzy mnie inspirują, nie jest łatwo, bo można powiedzieć o artystach, którzy mnie inspirują, ale to też nie jest taka prosta odpowiedź, ponieważ ja staram się pracować bardzo niezależnie, ale no wszyscy, którzy się wokół mnie jakoś pojawiają i stają się ważnymi osobami w moim życiu, jakoś mnie inspirują. A jeżeli mówimy o artystach, to nie, tak się złożyło, że kobiety artystki bardzo są dla mnie istotne. I to nawet nie przez to, że są kobietami, tylko okazuje się, że jednak ich droga twórcza i te efekty są dla mnie najbliższe, więc nie można nie powiedzieć o Agnes Martin, amerykańskiej artystce geometrycznej, abstrakcjonistce, która zajmuje się minimalną sztuką, zajmowała się, już nie żyje. Jej kompozycje są niesamowite, bardzo czyste, bardzo suche, a mimo wszystko pełne tego, czego ja poszukuję w sztuce. Ja pracuję w taki sposób ciągły, to znaczy każdy obraz poprzedni jest punktem wyjścia do następnego, więc ja, u mnie nie ma takich impulsów do pracy. Oczywiście coś się zdarza, na przykład ostatnio jakiś obraz mi się przyśnił, jak się obudziłam, zapamiętałam go i potem namalowałam, ale to jest bardzo rzadkie, one też zresztą wchodzą w jakąś taką ciągłą drogę. U mnie ten proces cały czas trwa i jest nieprzerwany, więc nie można tu mówić o jakichś impulsach, dlatego że no jest to jednak ciągła historia, która się wydarza. Ja nie mam swoich ukochanych dzieci. Wszystkie obrazy są dla mnie ważne. Jedne są ważniejsze, inne troszkę mniej. Jedne są ważniejsze dlatego, że przyniosły mi jakiś przełom w mojej pracy, ale nie mogę wskazać żadnego obrazu, który bym powiedziała, tak, to jest ten najistotniejszy. No bo tak jak mówię, to jest cały czas proces. Dla mnie wszystkie obrazy tworzą jakąś całość i trudno jest mi mówić o nich rozłącznie. Ja myślę, że mój zawód, który wykonuję, artysta, to nie jest coś, co ja wybrałam, tylko coś, co po prostu mi się przydarzyło i muszę to robić. Ale oczywiście, że gdzieś tam, szczególnie w jakichś trudniejszych chwilach, sobie wyobrażam, jakby to było zajmować się czymś innym. Takim moim wymarzonym zawodem jest przedziwny farmaceuta, bo uważam, że jest szanowany, jest w miarę spokojnym zawodem, jest się z ludźmi, ale bez przesady. Oczywiście to trochę żartuję, bo pewnie jest to tak odległe od tego, czym się zajmuję w tej chwili. Natomiast kiedyś myślałam jeszcze o tym, żeby zajmować się kuchnią, ponieważ kulinaria to jest temat dla mnie dosyć istotny. I to był jakiś tam, powiedzmy, mój plan awaryjny na życie. Jeżeli mi nie wyjdzie ze sztuką, to może będę próbowała coś więcej z tą kuchnią. Ale na szczęście jakoś mi idzie i nie muszę już w tej chwili się zastanawiać nad alternatywami.